Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem tu w tej sali przynajmniej drugi raz, dlatego, bo kiedyś byłem na fantastycznej grupie. To był Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nowosądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest bardzo dobrze znany i też byłem bardzo zadowolony, że tu mogłem być. A tym razem poproszono mnie o to, żeby powiedzieć coś, o czym w ogóle bardzo mało się mówi, a mianowicie właśnie jakie są o neurobiologii tożsamości neurobiologii regionalizmu. Ja bym tylko bardzo poprosił, żeby przygasić światła, tak żeby można było cokolwiek widzieć na ekranie, bo ja nie jestem ważny, w tej chwili nie jestem taki piękny, natomiast bardzo dużo pomęczyłem się właśnie nad wykładem i proszę zobaczyć, tu właśnie mają Państwo, dlaczego specjalnie skonstruowałem ten pierwszy obraz, jakby jeszcze te światła tu mogły zniknąć z przodu, to byłoby naprawdę ładnie, żeby Państwo po prostu mogli widzieć detale tego wszystkiego, a mianowicie, to niebieskie to nie moje, a mianowicie to jest właśnie o ziemi Nowosądeckiej. I ja przeglądałem zdjęcia Sądecczyzna i wpadły mi właśnie piękne fotografie nieznanego mi pana Łukasza Dominika, który jest tutaj miejscowym fotografem od fotografii ślubnych i właśnie zrobił kilka zdjęć, które mnie zauroczyły. Właśnie jak wygląda mała ojczyzna, prawie ta mała ojczyzna nowosądecka. I to właśnie jest coś takiego, co... Momencik, musimy zacząć chodzić. Co chciałem powiedzieć. I teraz, proszę Państwa, ojej, tak jest, ja już tu prawie nic nie widzę z tego, co jest zrobione, wobec tego będę musiał kombinować. A tu nie mam mojego komputerka, żebym mógł sobie oglądać podgląd, pewno nie. To wobec tego, na razie chcę powiedzieć to, że to było coś, co pan Dominik zrobił takie zdjęcia i one mówią nam o pewnej ojczyźnie regionalnej. I teraz, da się zrobić to troszeczkę więcej albo jasno, bo ja mam po prostu dość duże kłopoty ze wzrokiem. Już coś tam widzimy. Dobrze. Proszę Państwa, a więc teraz przejdźmy do tych rzeczy, które... Nie, to jest... To ja teraz użyłem większej czcionki już tutaj mianowicie. Tam wszystko napisałem panu Dominiku, a teraz część rzeczy mam dużą czcionką na szczęście, a chodzi o to, że chciałem powiedzieć, że człowiek w ogóle jest gatunkiem, który jest gatunkiem przymusowo towarzyskim. My nie potrafimy żyć w samotności. Największą karą dla człowieka poza karą śmierci to była kara dożywotniej samotności, dolna wieża, prawda? I to właśnie my po prostu... I to już dość dawno. Myśmy przyjęli taki osiadły tryb życia bardzo dawno. Po prostu w czasie już pierwszych ludzi żyli w osadach. Te osady były na początku niewielkie, ale to nie tylko, bo małpy żyją w stadach, neandertalczycy żyli w stadach. Co było ciekawe dla osad ludzkich, to było to, że one były większe niż osady nawet naszych kuzynów neandertalczyków. W związku z tym byliśmy jakoś lepiej zorganizowani, a potem zaczęliśmy robić wielkie, wielkie miasta. I teraz, znowu muszę się domyślać, co chciałem powiedzieć. Przepraszam bardzo, to nie będzie najlepszy wykład w tym układzie, ale prawda, chodzi o to, że jesteśmy, dobrze, zastanawialiśmy się nad tym, co jest w naszym mózgu takiego, co powoduje, że potrafimy po prostu w jakiś sposób żyć społecznie. I jeżeli żyjemy społecznie, nasz mózg się przystosował do tego, że musimy żyć w społeczeństwie i próbowano znaleźć jakieś materialne powody, dlaczego zachowujemy się, jak się zachowujemy. I pierwszym takim pomysłem na to, to był pomysł Hipokratesa. Otóż Hipokrates, on po prostu sądził, że nauka grecka mówiła, są cztery elementy, element krwi, flegmy, żółci żółtej i żółci czarnej i że te elementy są u człowieka normalnie zrównoważone, ale jak któryś z tych elementów przeważa, to tak wygląda nasz charakter, prawda? A więc na przykład, jeżeli mamy dominację, prawda, krwi, no to jesteśmy sangwinikami, tymi takimi pełnokrwistymi, ekstrawertykami i tak dalej. Jeżeli dominuje nam tutaj flegma, no to jesteśmy flegmatykami. Przy żółci żółtej, czyli choles,
to jesteśmy cholerykami, takie przywódcy właściwie, a jeżeli jest żółć czarna dominuje, no to jesteśmy melancholikami. I teraz jest bardzo ciekawe, na tej podstawie zrobiono całą taką typologię, jak ludzie się zachowują, to jest bardzo ważne dla relacji społecznych, a więc widzimy, że właśnie mali melancholików, flegmatyków, choleryków i sangwiników. I ci ludzie z jednej strony są na przykład albo bardziej tacy nastawieni na zewnątrz, ekstrawertycy, to będą cholerycy i sangwinicy, albo skupieni na sobie, to będą flegmatycy czy melancholicy, to jest dość ważne. Mają mnóstwo różnych cech, co jest ciekawe, dlaczego jeszcze, po pierwsze, rzecz do rozważenia, proszę zobaczyć, ta typologia Hipokratesa jest ciągle ważna. My ciągle mówimy, kto jest melancholikiem, kto jest flegmatykiem, kto jest sangwinikiem. To nie ma żadnej podstawy, czy przesłanki. Były kompletnie fałszywe, prawda? Nie ma żadnej żółci czarnej, prawda? Żółć żółta siedzi sobie w pęcherzyku żółciowym i też nic nie wpływa na psychikę i tak dalej. Ale to daje taką jedną rzecz, którą Państwu poddaję pod refleksję, a mianowicie proszę zobaczyć, mogą być prawdziwe wnioski, mimo tego, że przesłanki są kompletnie fałszywe. Z fałszu nic nie wynika. I to jest no, bardzo ładnie, jeżeli sobie na przykład powiem, no, chleb jest kamieniem, to jest fałsz. Kamienie są jadalne, fałsz. Z tego wynika, że chleb jest jadalny, prawda. Proszę zobaczyć, jak my nigdy nie możemy powiedzieć, że coś jest nieprawdziwe, tylko dlatego, że przesłanki się nie zgadzają. To jest taka jedna rzecz. No ale teraz przechodzimy dalej, rzucamy się kilka wieków, a właściwie kilkadziesiąt wieków do przodu, nawet 25 wieków do przodu i przechodzimy do obecnych czasów. Myśmy zastąpili Hipokratesa i te jego fluidy neuroprzekaźnikami. Układy neuroprzekaźnikowe w mózgu, które też determinują to, w jaki sposób się zachowujemy. Wiemy, że istnieją pewne systemy nerwowe, które się posługują pewnymi sygnałami i teraz im więcej danego sygnału, to może zmieniać nasz charakter. I taki amerykański uczony Cloninger zrobił taką typologię niby hipokratesowską, nie hipokratesowską, w zależności od tego, jak silnie są w naszym mózgu reprezentowane mechanizmy związane z działaniem dopaminy, z działaniem noradrenaliny i z działaniem serotoniny. I otóż okazuje się, że ta dopamina, ona odpowiada za takie rzeczy jak na przykład przyjemność, za nagrodę. Dopamina to jest to, co nam pobudza, jeżeli odczuwamy przyjemność, ale tak samo jest związana na przykład z uzależnieniami. Ona jest związana z zachowaniami ryzykownymi, z motywacją, prawda, napęd. To jest układ dopaminowy. Układ z kolei adrenergiczny to jest właśnie czujność, myślenie koncepcyjne, takie wejście na zewnątrz, ekstrawertyzm. A ostrożność, spokój, tak siedzenie daleko od spraw, to jest układ serotoninowy. I teraz są osoby, które mogą być dopaminowcami, serotoninowcami albo adrenalinowcami. I teraz co z tego wynika, to może jeszcze tu się cofnę. Mianowicie te osoby dopaminowce to są ryzykanci. Są ci, którzy chcą czegoś nowego. Są ci, którzy pchają do przodu. Mają ważniejsze i główną cechą to jest poszukiwanie nowości. Ci tutaj, ich cechą główną jest poszukiwanie nagrody, znaczy zależy się od nagrody. Adrenalinowcy pytają się, czy mi się to opłaci, czy mi się to nie opłaci. A serotoninowcy mówią, o, najważniejsze, żeby mi się nic złego nie stało, chcę być spokojny. Jak to się przedstawia w społeczeństwie teraz? No, w zależności od tego, no, część jest osób ryzykownych, część ryzykantów, część jest ostrożniejszych, a część jest właśnie takich łasuchów. I teraz proszę zobaczyć, czy to w normalnym społeczeństwie to wszystko było mniej więcej rozdzielone równo. Ale na przykład na końcu XIX wieku nastąpiła separacja behawioralna. Mianowicie ci dopaminowcy, ci tacy ryzykanci, poszukujący nowości, odważni, oni brali małe tobołki i jechali, płynęli statkiem do Ameryki zakładać nowy świat. Ameryka składa się przeważnie z dopaminowców. Ci, którzy się bali nowych rzeczy, którzy byli ostrożni, małe, ale własne, siutko, serotoninowcy, oni zostawali na tych małych poletkach. Tutaj uprawiali tam orkisz czy żyto, prawda? Ewentualnie czekali na dudki tych swoich krewnych z Ameryki. Mamy tylko jakieś efekty? Ewidentne. Proszę zobaczyć, jak w tej chwili, jak wyglądają pewne rzeczy różne są w społeczeństwie amerykańskim i europejskim. Żeby dać taki przykład. Stosunek do broni palnej. Europejczycy boją się szkód. Ja się boję, ja nie chcę, żeby mój sąsiad czy ktoś znajomy miał broń palną, bo to może mieć ktoś, kto mnie może postrzelić.
Wobec tego we wszystkich krajach europejskich są bardzo duże ograniczenia z posiadaniem broni palnej w domu. Amerykanie? O nie, oni brali rzeczy we własne ręce. Oni zawsze mogą się bronić. Oni są, dlatego w Ameryce jest prawem konstytucyjnym jest posiadanie broni palnej. Wobec tego zasadnicza różnica. W Ameryce można pójść i można sobie kupić pistolet, czy karabin, czy nawet broń półautomatyczną. I konstytucja daje prawo noszenia broni każdemu Amerykaninowi. W rezultacie, czy to jest dobre, co jest lepsze, co jest gorsze, no trudno powiedzieć. Z jednej strony w Europie nie zdarza się to, że przychodzi uczeń z karabinem i strzela do połowy dzieci w szkole, prawda? Ale z drugiej strony, na przykład gdyby był taki zamach terrorystyczny jak w Paryżu, to gdyby to było w Ameryce, to tam na widowni sporo osób miałoby broń i mogłoby zastrzelić tych terrorystów, a nie da się wystrzelić jak kaczki. Także każda sytuacja ma swoje, w jednej sytuacji coś jest lepszego, coś jest, w innej sytuacji coś innego jest dobrym, ale w każdym razie widać, że te nasze biochemiczna budowa mózgu determinuje nasze zachowanie i dlatego Amerykanie są innymi ludźmi niż Europejczycy. Teraz mamy, w końcu pomyślano sobie, w jaki osobowość, jest taka charakter człowieka, jakie są główne wyznaczniki naszej osobowości. No i znowu po różni uczeni dawali różne cechy. Jednym z takich cykłów to jest tak, że mamy ekstrawersja albo introwersja i to jest, jakie jest funkcjonowanie społeczne. Ekstrawertyk jest taki, że on na zewnątrz, to jest właśnie pierwsza osoba na wszelkim bankiecie, na tym i tak dalej, na zewnątrz. Introwertyk się jest sitko w środku skujony, prawda, i tak dalej. Drugą cechą osobowości jest ugodowość. Jedne osoby są ugodowe, raczej się zgadzają na to, co jest inne, da ich się osoba przekonać. Inne osoby są nieugodowe, nie przekonasz uparciuchy, prawda? A to takie stosunki międzyludzkie. Dalej, stosunek do pracy, do powierzonych zadań, to jest sumienność. Są osoby sumienne albo mało sumienne. Są też tak samo, jeżeli chodzi o to, czy jestem dobrze wyrównany psychicznie, czy nie, to jest neurotyzm, prawda? Mamy reakcje emocjonalne. Są osoby, po których wszystko wpływa jak kaczka, szef ochrzani, coś tamtego, w domu żona jakoś nie wraca na noc, a to wszystko tego jest okej, okay, prawda? Dam sobie z tym radę, prawda? Natomiast neurotycy, a Jezu Maria, żona się spóźni o 5 minut, szef się skrzywia, już jestem głęboko nieszczęśliwy, prawda? Jest taka cecha. No i wreszcie otwartość na doświadczenie. Czy ja jestem ciekaw świata, czy ja nie jestem ciekaw? Na przykład tu Państwo, którzy przyszli, na pewno mają tą cechę otwarcia na doświadczenie, prawda? Bo Państwo chcą się czegoś nowego dowiedzieć. A co tam z tobą dalej, bo siodę, oglądam telewizję, prawda, jakiś tam serial. No i teraz, co jest ciekawe, że niedawno stwierdzono, że nasza budowa mózgu w jakiś sposób pokazuje, jaką mamy osobowość. To znaczy, że są pewne cechy, które są związane w budowie mózgu, które są związane z osobowością, prawda? A jeżeli tak jest, no to anatomia, złożoność mózgu, prawda? To jest dziedziczność, jest dziedziczna. Zmiany anatomiczne są dziedziczne, prawda? Mamy długie palce albo krótkie palce, mamy jasne włosy, mamy ciemne włosy, mamy niebieskie oczy. Czyli, że jeżeli mamy takie cechy w mózgu, to znaczy, że pewne cechy osobowościowe są cechami dziedzicznymi. I proszę, to i teraz co my widzimy? Na przykład ekstrawertyzm, właśnie to takie, prawda, jak stosujemy do świata. Okazuje się, że mamy pewną część w mózgu, tutaj taka przyśrodkowa kora orbitofrontalna, która jest znacznie większa u ekstrawertyków niż u introwertyków. To jest o tyle ważne, że to tak samo będzie ważne, jak my potem zobaczymy, jak będziemy mówili o politycznych konsekwencjach u osób, które mają nastawienie nacjonalistyczne czy coś takiego. To jest ta cecha, ale dlaczego? Bo to jest ważne, bo to jest cecha, która nam pozwala mówić, czy ktoś należy do grupy, czy nie należy do grupy. A z kolei znowu sumienność, widzimy, że tam akurat środkowy zawój czołowy jest większy. Z kolei tych całych neurotycznościach jest wiele różnych miejsc w mózgu. Mamy bardzo różne rodzaje neurotyczności, różne osoby. To jest kwestia odporności na stresy. Jeżeli chodzi o zgodność, widzę, że tu Państwo uciekają dalej, prawda? Jeżeli chodzi o zgodność, prawda, no to znowu też widzimy, że są w mózgu też takie rzeczy. Czyli co my widzimy? Widzimy, że budowa mózgu jest związana z naszym charakterem, a nasz charakter związany z naszym życiem społecznym. Czyli że wobec tego, jak mówimy tutaj o neurobiologii, między innymi zachowań się ludzi, zachowań się w regionach, to naprawdę coś możemy powiedzieć, prawda? Jedynie otwartość na doświadczenie, nie znaleziono żadnej charakterystycznej cechy w mózgu, prawda? A więc w każdym razie osobowość, prawda, to ta własna, nasza osobowość, prawda,
ale tak samo nasze życie społeczne i nasze życie terytorialne, prawda, doprowadziły do powstania takich pewnych postaw politycznych i ideologicznych, które leżą u podstaw naszego funkcjonowania. My zrobiliśmy człowiek, jak powiedział Arystoteles, to jest zoon politikon, jest zwierzęciem politycznym i w naszych pewnych, w naszym mózgu tkwią nasze pewne przekonania czy zasady, które można nazwać zasadami politycznymi, prawda? I ta na przykład ideologia. My zaczynamy badać, jakie są podstawy neurologiczne różnego rodzaju ideologii, prawda? Co leży u podstaw naszych decyzji politycznych, jak my się zachowujemy, czy jesteśmy konserwatywni, czy jesteśmy liberalni, o czym jeszcze za chwilę powiem. Pytanie, jakie tutaj jest, czy to zależy od naszych genów, czy też zależy od środowiska? To były wielkie dyskusje, prawda? Czy po prostu to jest to, z czym przyszliśmy na świat, prawda? Nasze geny by nam determinowały, jacy jesteśmy, jak ważna jest dziedziczność, czy też może jednak, prawda, co nam robi środowisko, prawda, które tu w jakiś sposób nam się śmieszny układa, prawda, na tym. I na ten temat były oczywiście wielkie podziały, właściwie te totalitarne, dwa wielkie totalitarne reżimy, one oba tu przyjęły bardzo skrajne środowiska, mianowicie Niemcy, naziści, prawda, oni, prawda, usiłowali zmienić naturę ludzką, ale uważali, że się nie da nic z tego zmienić, że po prostu człowiek się rodzi tak, się rodzi. Natomiast komuniści, oni uważali, że człowiek w ogóle się rodzi jako taka jedno tabula rasa i że można wszystko zmienić, prawda? To byli właśnie ci przedstawiciele nurtu nazistowskiego, narodowy socjalizm, prawda? Z jednej strony Plec, prawda? Z drugiej strony Streicher. Oni uważali, że tylko rasa decyduje o czymś tam, że jest dobra rasa, zła rasa. To był w XIX wieku nie ulegało wątpliwości dla nikogo, że Murzyn jest czymś gorszym od białego na przykład. To było tak naturalne, że w ogóle nie, nawet tego nie dyskutowano. Nawet Abraham Lincoln, prawda, który przecież zniósł niewolnictwo, uważał, że jak są dwie rasy, to jedna musi dominować i to musi być rasa biała. A więc to była. Natomiast z kolei, prawda, druga grupa, to byli właśnie tacy, taka grupa, to byli przede wszystkim Brytyjczycy, taki John Locke, prawda, i Lord Mountbatten, którzy twierdzili, że można wszystko zrobić być człowiekiem, że zależy od wychowania. Mountbatten powiedział, że gdyby odpowiednio uczyć małpę, to nawet małpę można było nauczyć czytać i pisać. Co zresztą nie jest prawdą, ale to jest inna sprawa. Natomiast właśnie ci, to byli komuniści, oni uważali, że wszystko można zrobić z człowiekiem, bo to była ta teoria Makarenki, że możemy teraz z każdego strasznego dziecka, jeżeli mu zdamy odpowiednie warunki, możemy coś zrobić. No, a więc, ale teraz jak wyglądają te ideologie, jak to wszystko na szczęście, oba te wielkie reżimy tu przeszły do przeszłości w Europie. No, mamy przy sobą oczywiście Afrykę, mamy Turcję, jeszcze nie wiadomo, jak tam sytuacja pójdzie, ale w każdym razie niby te wielkie ideologie odeszły świat. Natomiast ciągle ludzi możemy dzielić na ludzi liberalnych i konserwatywnych. To jest dość wyraźna taka grupa, prawda? I są właśnie tacy ludzie, którzy są liberalni i są konserwatyści. I teraz na przykład ci ludzie liberalni, to są ludzie, którzy są, prawda, bardziej lewicowi, prawda, bardziej grawitują w kierunku socjalizmu, a więc taki internacjonalny. Ludzie konserwatywni to są ludzie bardziej prawicowi, prawda, ludzie, którzy bardziej zwracają uwagę na pewne takie wartości niezmienne. I tu wszystko jest napisane tak małymi literkami, że oczywiście nie dam rady tego przeczytać, ale państwo może dadzą radę. Natomiast całe pytanie jest to, czy mózg, prawda, konserwatysty i mózg liberała różni się od siebie, czy nie. I to jest pytanie, które jest dość istotne i znowu tutaj są jakieś fragmenty dla mnie nieczytelne. Ja bardzo przepraszam, bardzo źle widzę i normalnie jestem przyznany, że tutaj mam coś takiego, co jest, ale mam nadzieję, że państwo dobrze widzą, prawda? Okej, w porządku. No to ja będę tylko tam to dłużej czytał. Mianowicie, co okazało się? Robiono takie badania i te badania, prawda, te badania przeprowadzono po prostu, żeby badać, czy ludzie są konserwatywni, czy nie. I co okazało się? Okazało się, że rzeczywiście istnieją pewne różnice anatomiczne w mózgu. My w tej chwili mamy możliwość bardzo dokładnego badania tego, jak mózg wygląda
na bieżąco. Kiedy ja jeszcze zaczynałem moją pracę jako młody uczony, to żeby wiedzieć, w jaki sposób działa mózg ludzki, ja musiałem zabijać szczury i na mózgu zdechłych szczurów badać różne biochemiczne rzeczy, żeby z tego wnioskować, jak działa mózg ludzki. My w tej chwili mamy znacznie lepsze możliwości. My możemy bardzo dokładnie badać przy pomocy tomografii, w jaki sposób jest anatomia mózgu bez zabijania zwierzęcia czy człowieka, może większy ma większą jakąś część mózgu, czy mniejszą, a w łącznie funkcjonalnych metod obrazowania możemy widzieć, która część mózgu zaczyna działać w momencie, kiedy coś takiego się, na przykład jesteśmy albo zainteresowani, albo znudzeni, albo w momencie, kiedy się modlimy. Dokładnie widzimy, mamy miejsca, które się aktywują na przykład w czasie modlitwy, które się aktywują w czasie wściekłości, w czasie różnych takich historii. I teraz z tego było ewidentnie było wiadomo, że nagle liberałowie i konserwatyści, oni się różnią w tym, że jest taki region, taki obszar, prawda, w obszarze przegrody, prawda, tutaj mamy wyraźną taką korelację, że im bardziej jesteśmy konserwatywni, tym mniejsza jest tu gęstość istoty szarej. Czyli osoby liberalne mają, prawda, stosunkowo dużo, prawda, stosunkowo dużo właśnie tej szarej substancji w obszarze obręczy, bo tam myśmy o tym obszarze obręczy wspominali, że one są ważne właśnie w stosunkach międzyludzkich. Natomiast odwrotnie prawe ciało migdałowate, czyli rzecz taka, która jest odpowiedzialna za emocje, ona ma stosunkowo mało istoty szarej, czyli neuronów u osób liberalnych, natomiast ma znacznie więcej u osób konserwatywnych. Z tego wynika, że konserwatywne osoby będą miały trochę więcej z jednej emocji, ale tak samo na przykład gniewu czy lęku niż osoby konserwatywne. No i właśnie, bardzo ciekawą historię zrobiono, bo teraz tak my mówimy, w porządku, to znaczy, że człowiek się rodzi albo jako konserwatysta, albo jako liberał. Czy środowisko w jakiś sposób może na to wpłynąć? Okazało się, że tak, 5 lat temu zrobiono takie bardzo ciekawe doświadczenia na dużej grupie studentów, gdzie szukano, czy to są liberałowie, czy konserwatyści, na bardzo prostej zasadzie. To było badanie studenta amerykańskie, po prostu się pytano, czy jest demokratą, czy jest republikaninem. Demokrata to jest liberał, republikanin to jest konserwatysta. I otóż okazało się, że znaleziono taką bardzo interesującą historię. Mianowicie jest coś takiego, że w mózgu, w którym jest układ dopaminowy, układ nagrody, są receptory dopaminowe, o których nie będziemy tutaj specjalnie dużo mówić, ale te receptory dopaminowe, one w różnych częściach mózgu mogą reagować w różny sposób, są bardzo ważne dla zachowania, ale są różnych typów. I są receptory dopaminowe D1, są D2, D3 i D4. Otóż ten receptor D4 jest takim ciekawym receptorem, ponieważ on może występować w 2 wariantach. W jednym to jest wariant, który nazywamy R4, krótki, drugi, który ma tutaj długą pertę, R7. I teraz co się okazało, że najpierw badano u sikorek te receptory. Ponieważ biologia jest bardzo podobna, taka receptorowa u ptaków i u ludzi. U sikorek stwierdzono, że jedna z populacji sikorek, która miała receptor D4, ona jest bardziej skłonna, jest bardziej ruchliwa, bardziej aktywna niż inna. Inne populacje nie. Coś było z tym receptorem D4 takim ciekawym i wobec tego, prawda, zaczęto badać, co tu się dzieje, możemy na to przeskoczymy, nad tym konserwatyzmem i tym. I chciałem właśnie powiedzieć, że w tej pracy badano, jak zachowują się te receptory D4 i D4-7 i D4-R i D4-S. I to, co się okazało. Okazało się, że niby tych receptorów wszędzie jest mniej więcej tak samo dużo, ale teraz patrzono właśnie, jak są osoby takie. No okej, oczywiście w Ameryce, jak tam badano tych studentów, większość była umiarkowanych, byli liberałowie, superliberałowie, byli osoby, które były superkonserwatywne i konserwatywne. Ale teraz okazało się, że jak zaczęto badać te receptory, prawda, receptory tutaj R7, to nagle okazało się, że u tych receptorów
poglądy liberalne czy konserwatywne zależały od tego, ilu miały przyjaciół w młodości. Otóż osoby, które miały dużo przyjaciół w młodości i miały ten typ R7, to te osoby były liberalne. A te, które miały mało przyjaciół w młodości, to były osobami konserwatywnymi. Co to znaczy? To znaczy, że odpowiednie wychowanie ludzi, prawda, część populacji będzie rozwija się w kierunku liberalizmu albo konserwatyzmu w momencie, kiedy będzie w odpowiedni sposób wychowywana. I jeżeli mamy albo taką angielską public school, albo jeżeli mamy jakieś szkoły wojskowe, albo seminaria duchowne, tam jest około mała ilość kontaktów, mamy niewielką ilość przyjaciół z tego wychodzi. I te szkoły kształtują osobowość konserwatywną. Właśnie dlatego, bo przyjaciół tam jest niewiele. Natomiast takie rzeczy, gdzie mamy na przykład właśnie jakieś wielkie kampusy, wielkie ten, to wtedy, prawda, jakieś takie, tam mamy osobowość liberalne. Czyli widać, że wobec tego, jakby nadzieją świata, jeżeli my uważamy, że liberalizm jest lepszy od konserwatyzmu, co jest rzeczą do dyskusji, to wtedy jest właśnie w tych takich wielkich, wielkich grupach. No i znowu tutaj mam wszystko tak maluteńkie, że trudno mi jest powiedzieć, co tutaj chciałem powiedzieć, a to są dość ważne rzeczy. Dobre, przejdźmy o tym. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc w przeczytaniu? No to proszę bardzo. Co tu jest napisane? Czy ktoś... W porządku, już wiem. Chodzi tak, mówiliśmy na razie o tym, że mamy konserwatystów i liberałów. W porządku, wiem, co jest konserwatystów i liberał. Nie to jest jedyną rzeczą, która determinuje nas, prawda? Bo to mogą być inne te. I na przykład tutaj prawdopodobnie jest napisane, że może być tak samo inna oś, prawda? Że mogą być osoby, które są na przykład patriotami i nacjonalistami. Albo są osoby, które będą internacjonalistami i kosmopolitami. Czyli mamy inne stosunkowo metody podsumowania. To jest rzeczywiście dość interesujące. My się w tej chwili zajmiemy tymi ludźmi, którzy mają raczej charakter konserwatywny, raczej ze zmianami. Otóż ich stosunek, i to jest teraz ich stosunek do własnej ojczyzny, ich stosunek do własnej grupy. Przechodzimy do regionalizmu, że tutaj mamy osoby, które są raczej, bo osoby, które są liberałami, one nie są specjalnie mocno związane ze swoim środowiskiem. Obojętnie, ja mogę być w Nowym Sączu, mogę być w Gdyni, mogę być w Birmingham, prawda? Jest mi właściwie prawie wszystko jedno. Osoby bardziej konserwatywne, one będą kochały ziemię sądecką, albo ja będę kochać Kraków, prawda? Inne osoby będą kochać, gdzie się urodziły i tak dalej. I będą kochały tą swoją małą ojczyznę. No i w związku z tym właśnie mamy coś takiego, ale teraz jest pytanie, co to jest patriotyzm i co to jest nacjonalizm, bo prawda, to są jakby tak dwie osie. Czy my możemy, bo można i teraz tak, jak chciałem powiedzieć, ja będę mówił w tej chwili o patriotach na przykład narodowych. Polak, Niemiec, Rosjanin, patriota. Ale mogę, albo nacjonalista, prawda, ale to samo będzie dotyczyło tak samo małych ojczyzn, czyli regionów. Otóż patriota i nacjonalista to jest taki człowiek, który kocha swój naród, identyfikuje się z tym narodem, jest gotów, żeby temu narodowi dużo poświęcić. Ale różnica polega na tym, że nacjonalista to jest taki człowiek, który równocześnie czuje pogardę do innych narodów. Wyższość własna, prawda? Ja tu jestem góralem, a to są Cepry. Ja tu jestem Polakiem, ale to są Niemcy czy Ruskie, prawda? A więc ja jestem wyższy. To jest nacjonalizm, prawda? Ja z Nowego Sącza jestem lepszy od Krakowiaka. Natomiast patriota, on mówi, tak, mój naród jest wielki, ja mój naród kocham, ale dlatego, bo ja się z nim identyfikuję, ale to nie jest ważne, jacy są inni. Ja się nie muszę porównać. Wystarczy mi to, że ja jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, prawda? I nie będę się specjalnie, bo Niemcy to jest coś inna grupa, prawda? To mnie nie obchodzi. I ten prawdziwy patriotyzm pozwala na nawiązanie pewnych kontaktów, prawda? Bez budzenia jakiejś nienawiści. Ja nie muszę nad nikim przeważać. No i teraz tutaj,
Nacjonalizm Małgosia. Jest identyfikacją z własnym narodem oraz jego pozytywną oceną, ale jest nieodłącznie związany z pogardą dla innych narodów, to już pan profesor powiedział. Właśnie, powiedziałem, pamiętałem. A patriotyzm to duma, nacjonalizm i patriotyzm mają różne unikalne cechy psychologiczne. O tak, no i teraz. Nacjonalizm jest negatywnie nastawiony do identyfikacji z Europą, z przyjęcia euro, związany z ksenofobią, poparciem zbrojeń jądrowych, chęcią do wojny, ale mniejsza skłonność do ryzykowania życia, militaryzm, brak współczucia dla ofiar wojny i przemocy. Tak, natomiast patriotyzm? Patriotyzm jest dodatnio związany z poczuciem europejskości, większą tolerancją dla imigrantów, silniejszą wczesną więzią z ojcem, poczuciem przynależności i bezpieczeństwa w rodzinie oraz większą kooperatywnością i pokojowym nastawieniem do świata. A więc wiesz, że osoba typu nacjonalistycznego i patriotycznego, ona ma dość głębokie zmiany i teraz, jak są takie, czy takie zmiany występują w mózgu? I okazuje się tak, udało się znowu, tymi metodami badano przede wszystkim, jak wygląda gęstość istoty szarej, czyli ilość komórek nerwowych w różnych częściach mózgu. I okazało się właśnie, że jeżeli patrzymy na nacjonalizm, to ewidentnie widzimy, że w pewnych częściach mózgu mamy grubszą tą substancję szarą, prawda? Jest na przykład w tej korze orbitofrontalnej. Przypominam, że to jest ta kora, która jest związana z ekstrawertyzmem, ale jest tak samo związana przez rozpoznawaniem innych osób i tak dalej. Tak samo mamy więcej tej substancji szarej w tylnej korze obręczy, a więc odpowiedzialnej za sumienność i za jakieś takie inne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o prawe jądro migdałowate, to jest taka część, która odpowiada za pewne emocje, to tam mamy mniej tych neuronów. Czyli widzimy, że osobowość patriotyczna ma pewne charakterystyczne cechy w mózgu. Jeżeli przejdzie osobowość nacjonalistyczna, jeżeli się przejdzie na patriotę z kolei, to u patrioty z kolei widzimy, prawda, że mamy korelację negatywną, czyli mniej substancji szarej, prawda, w gęstości, prawda, w takiej przedniej części przyśrodkowej kory mózgowej. Czy my możemy powiedzieć, że te nasze postawy patriotyczne czy nacjonalistyczne są związane w jakiś sposób z budową naszego mózgu, prawda? I teraz ta kora orbitofrontalna, ona jest właśnie związana, szczególnie ważna dla oceny, dla porównania społecznego. Czyli nacjonalista będzie człowiekiem, który będzie porównywał od razu, czy on jest lepszy, czy on jest gorszy, prawda? Patrioty nie obchodzi to, czy ktoś jest dla mnie lepszy, czy gorszy. Jestem po prostu sam dla siebie dobry, prawda? I tak samo na to prawe jądro migdałowate, prawda? To tam z kolei ono zwiąże się z percepcją twarzy, prawda? Znowu chodzi o to, że osoba, która tu w testach wychodzi jako patriota, bo to się bada pewną skalą, jest taką osobą, która niespecjalnie odróżnia, ponieważ ma mało neuronów w tej części, czy twarz należy do własnej grupy, czy do osoby z innej grupy. Natomiast patriota od razu odróżni obcego od swojego, co jest taką dość istotną sprawą. A tu pani Małgosia. Podsumowując, indywidualne podstawy nacjonalistyczne mogą być pośredniczone przez mechanizmy neuropoznawcze w obszarach mózgu związanych z relacjami społecznymi i z mechanizmami neuronalnymi układu limbicznego. Natomiast patriotyzm może być pośredniczony przez mechanizmy neuropoznawcze w obszarach związanych z dobrym ego, samopoczuciem. Tak jest. A więc ewidentnie widać, że tu jest jeszcze coś napisane. Zrozumienie neuronalnej podstawy nacjonalizmu i patriotyzmu zapewnia nowe spojrzenie na naturę nacjonalizmu i patriotyzmu, a także wgląd, w jaki sposób zrozumieć te cechy, aby uzyskać społeczeństwo nastawione pokojowo. No i teraz powinniśmy tutaj, co mamy teraz? Postawy nacjonalistyczne i patriotyczne mogą również dotyczyć małych ojczyzn, regionów. I właśnie chodzi o to, teraz przechodzimy do naszych regionalizmów, prawda? Patriotyzm regionalny, stworzenie małej ojczyzny na miarę naszych marzeń. Właśnie, i chodzi o to, że my chcemy tworzyć to, i teraz patriota regionalny to właśnie chce, żeby ta nasza ojczyzna przez współpracę z innymi, przez dobry stosunek do innych ludzi. Naszą wyśnioną ojczyznę możemy zbudować nie walcząc z innymi regionami, ale się z nimi dzieląc. Sądeczyzna ma fantastyczne możliwości,
aby dawać, a dając innym, sami się wzbogacamy. No właśnie. I tu chciałem jeszcze raz powtarzać tą dedczyznę. I chciałem powiedzieć, że właśnie tutaj patriotyzm lokalny, tutaj patriotyzm regionalny to jest to, co życzę, żeby Państwo sobie rozwijali. Bardzo przepraszam za moją ślepotę, ale bardzo dziękuję Pani Małgosi za to, że mi tak pomogła. I sądzę, że Państwo wszyscy są bardziej patriotami niż nacjonalistami. Dziękuję.